Servus, tutaj Endixo i dzisiaj po tytule jest to jest to no ten Minecraft, ten bardzo dziwny nakręcony Minecraft, w którym nie mogę szybciej chodzić, to mnie denerwuje, nie? I nie wiem co się dzieje. Nie, ale zostawcie subskrypcję, bo ponad 70 osób, które się wszystkich, co były na tym kanale, nie subskrybuje. Nie, a chcę czekać. Dobra. Nie subskrybuję. W ogóle teraz mam fajnie tak mikrofon, ale to już od no dość niedawna, że jakby nie czuję, że mam ten mikrofon. A dobrze słychać, więc wiecie, wszystko jest połączone. Czekajcie, bo gdzie ja jestem w ogóle? Najgorszy problem jest z tym, że nie mam łóżka, ale też nie ma potworów, nie? Więc się tak styka. Nie, więc no, nie wiem, czy słyszycie, bo tam mam wentylator, bo jest strasznie gorąco, jest po prostu tak gorąco, naprawdę, że nie da się wytrzymać i się na wentylator. To nie jest wentylator, co ja gadam za głupoty. Ten wiatrak. Wiatrak, a wentylator to dwie różne rzeczy. Nie, więc no. No. Jeżeli zrobiliście subskrypcję, łapkę, najlepiej w górę, no to już wiecie, no to fajnie, nie? No. O, tutaj fajnie, szybciej można chodzić. Ej, i tak... Ej, to jest jakiś fajny trik, bo jakoś, nie wiem, czułem się, że szybciej wtedy chodziłem. Gdzie ja jestem? Bo ja sobie tego całkowicie nie przypominam. Ja też mam swoją orientację terenu w tym. Ale... A, to mówiłem w pierwszym odcinku, a temat temperatury w Grenlandii, tam w środkowej części jest najzimniej. Nie? To już mówiłem, to już... Nie trzeba wspominać. O, jest mój domek. Dobra. No. Okej, okay, tutaj jest tata. Dobra, tam jest owca. Okej. Okay. Dobra. Jesteśmy w moim domu. Nie mam tutaj co do roboty. Nie, to jest jakiś schron, a nie... A nie dom, nie? Schron, a nie dom. Chociaż właśnie mi o to chodziło, że... Nie wiem. Ale tutaj właśnie chcę, żeby... Bardziej tutaj te rzeczy przenieść, chociaż tutaj też mi się przyda. Tutaj będzie taka przepalarnia i jednocześnie kopalnia. Przepalarnia i kopalnia, tak. Coś rymuje, nie wiem, ale tego nie czuję. Więc tutaj sobie pokopię. Teraz nic nie będzie ciekawego, więc to po prostu będzie wycięte. Wiecie co? Nie ma tutaj lewej ręki. No to już jest przegięcie, naprawdę. Nie ma lewej ręki.